Jutro, panie i panowie, robimy jajka sadzone. Halo? Mielbik, film Jutro a mani de lata. Bierzi do roboti. Dobra. Siemanko, witajcie w mojej kuchni. Dzisiaj robimy polędwiczki, pierś z kurczaka razem z makaronem. Zapraszam. Dobra, więc potrzebujemy tutaj, mamy kurczaczka, mamy tutaj ulala, mamy makarony, mamy tutaj olej, czosnek bazylia, bardzo pyszny pieprz, przyprawa kurczak złocisty, czosnek granulowany, ulala. Bardzo dobry. Mamy miskę, będzie potrzebna również patelnia, ale to potem. Przejdźmy do pierwszego kroku, czyli mycie mięsa. Dobra, otwieramy mięsko, prawda? Mamy tutaj mięsko, prawda? Tutaj mamy gotową deskę, na którą rozłożymy nasz papier ręcznikowy, czy ręcznik papierowy, jak kto woli. I przechodzimy do mycia mięska, prawda? Bierzemy tutaj w łapę. Zobacz jakie mięsko. Masz takie w Polsce? No właśnie. Przechodzimy tutaj do mycia mięska, prawda? Więc myjemy mięsko. I po umyciu mięska, prawda, zabieramy je z powrotem na papier, żeby wyschło. Jak widzicie, mięsko już jest umyte czyściutko. Więc możemy się zabrać do zasuszenie. Urywamy tutaj papierka, prawda? I dociskamy mocno, żeby ta woda tak wsiąkła. Bardzo porządnie trzeba przycisnąć, nie krępować się. Użyć całej swojej siły, żeby porządnie docisnąć. Jako, że mięsko zostało wysuszone, przyszedł czas na krojenie. Jako, że jedyny nóż, jaki mam, to nóż do chleba, będzie dobrze. Pamiętajcie, żeby mięsko było pokrojone na małe kawałeczki, bo do makaronu takie bardziej pasują. Tak, czyli zrobimy najpierw raz. Dwa, no i trzy. I bardzo ładnie zostało zrobione. Teraz czas na resztę mięsa. Ej, gdzieś kiedyś cięcie na samuraja? Zobacz, chłopie, na jednym cięciu. Dobra, jak widać, mięsko zostało pokrojone, więc teraz musimy zrobić, prawda, mieszankę przypraw. Mamy tutaj kurczaki złociste, jakieś granulowany czosnek, mamy tutaj pieprz, mamy monstera, mamy olej kujawski. Zastanawiałem się, czego użyć do mięsa. I jak myślisz, czego użyjemy? No i to mi się podoba. To w takim razie bierzemy, prawda, i wlewamy tutaj monsterka troszeczkę, żeby obrobić, prawda? Dobry. Dobra, po dodaniu, prawda, oleju, czegoś do pieczenia, możemy dodać kurczaczka złocistego, więc tutaj wsypiemy trochę i czosnek granulowany, bardzo dobre, polecam. Więc teraz bierzemy nasze mięsko, przerzucamy je do miseczki. Proszę Państwa, proszę się zbliżyć, posłuchać. Jaki wspaniały dźwięk wydają te kurczaczki mieszane w przyprawie, w oleju, prawda? Zaraz będziemy je smażyć, ale zanim je wysmażymy, można je dodatkowo dopieścić, żeby posiadały więcej naszej miłości w gotowaniu. Tyle wkładacie uczucia w gotowanie, zawsze danie będzie lepiej smakować. Proszę Państwa, tutaj
kurwa! Teraz mamy pataleczkę postawioną, musimy ją jakoś rozpalić, więc proszę zobaczyć tymi paluszkami cudnymi z sosikiem. Widzicie, prosta sztuczka. Palcami tymi można rozpalić wszystko. Więc teraz, gdy patelka się nagrzała, wrzucamy mięsko na patelkę, żeby ono, prawda, dobrze się tam poczuło. Dobra, powolutku, z gracją. Ulala, syczy, to z miłości. Wrzucamy resztę. I teraz musimy rozprowadzić mięsko po patelce. I gdy mięsko jest rozprowadzone, musimy je opiec, prawda? Więc wracamy za chwilę. Chwilę mięsko się już popiekło, więc teraz możemy je przerzucić, zobaczyć jak tam od spodu. Ojojoj. Jeszcze trochę to potrwa. Jak widać, mięsko tutaj, prawda, jest leciutko przypieczone. To jest jeszcze surowe, ale to tylko kwestia czasu. W trakcie, kiedy nasze mięso się piecze, możemy je tak z gracją przypieprzyć, prawda? Troszeczkę pieprzu z góry. Nigdy nikomu nie zaszkodziło. I do zobaczenia, gdy mięsko się upiecze. Pamiętajcie, żeby pilnować swoje, żeby się nie zepsuło. Zanim przejdziemy do taste testu, bo jak widać, mięsko już jest gotowe, prawda? Pamiętaj o tym, żeby walnąć suba i dzwona. Więc teraz bierzemy, prawda, widelec i spróbujemy mięsko, tak? Tutaj weźmiemy malutki kawałeczek, prawda? Smacznego. Ej, dobry to jest, to działa. To jest actually, literalnie ogień. Polecam każdemu taki przepis na odwarcie. Będzie pyszne, pyszne. Więc dziękuję. Miał być makaron, ale co wy, za dużo byście chcieli, co? Do następnego.